Cześć widzowie! Latam sobie na dev serwerze, sprawdzając nowe samoloty, jakie otrzymamy w aktualizacji 1.79. Pośród nich będą dwa nowe modele BF-ów 110. Będą to mianowicie F2 i G2. Ja lecę właśnie na BF-ie F2, a mój przeciwnik na G2 i obie maszyny są wymaksowane. No to zaczynajmy! Mam niezły kąt podejścia z boku. Przeciwnik odpowiada na to skrętem w moją stronę. Ja sądziłem, że pewnie wykręci na czołówkę, ale nie. Próbował przejść pode mną dołem. I trochę go tam smyrnąłem. Jego taktyką było tak operować samolotem przepustnicą, nie wiem czym jeszcze, żebym ja mu śmignął przed nosem. Wtedy mógłby skorzystać ze swojego uzbrojenia, a ma na pokładzie dwa działka 30 mm MK108 i dwie dwudziestki MG151, więc grzmotnięcie całkiem konkretne. Ja mam niestety tylko tradycyjne uzbrojenie BF-a 110, czyli dwie dwudziestki i cztery siódemki. Zaczęliśmy teraz manewry pionowe. Z tego co widziałem, bo wymaksowałem i F2 i G2, to G2 ma mocniejsze silniki. Dlatego też ja się posiłkuję swoją znajomością manewrów lotniczych, żeby zostawać na ogonie przeciwnika i nie dopuszczać do minięcia się na czołówkę. Teraz widziałem, że jakbym kontynuował ten wektor lotu, co nim leciałem, przeciwnik wyszedłby na sytuację strzelecką. Inną z różnic pomiędzy tymi BF-ami są tylne wieżyczki. Mianowicie w BF-ie F2 jest to tylko jeden karabin 7,92 mm, ale ma bardzo szeroki kąt ostrzału, praktycznie by pionowo w górę wali. I jak widzicie, przy tych mijankach ten mój strzelec się odzywa. Nie żeby coś tam robił, no ale zawsze coś tam popyka, no i może kiedyś podpali, albo jakiego krytyka wsadzi fartem, czy coś w ten deseń. Wieżyczka BF-a G2 z kolei jest no o wiele mocniej zabudowana i tych kątów ostrzału takich fajnych to nie ma. Ale za to ma sprzężone dwa karabiny 7,92 mm. Jak się sytuacja zaczęła rozwijać, widzę, że przeciwnik ma maszynę o nieco lepszych parametrach, a i sam noobem nie jest, to w takiej sytuacji zaczynam go wyciągać na rolling season z otwartymi klapami do lądowania. Posiłkuję się odpowiednio machając lotkami, sterem kierunku, po to, żeby wychodzić no prawie że na sytuacje strzeleckie. Natomiast Michigan kombinował tak, żebym ja mu śmignął przed nosem. Tak, aby on mógł mnie z tych swoich 30 sieknąć. Tutaj już bym go miał, ale zmienili trochę pokazywanie się znacznika w chmurach, dlatego strzelałem na czuja, no i tylko go tam po jakichś chłodnicach drapnąłem. O, tutaj widzicie, próbuję zwrotem i mnie wziąć z zaskoczenia, na co ja odpowiedziałem, kierując samolot leciutko skrętem w lewo i wyciągając ostro do góry, prawie że na przeciągnięcie. Przeciwnik zaczął się mocniej dymić, znaczy, że trochę coś tam ode mnie dostał. I tutaj co? Znowu próbuję tym swoim manewrem, aby spaść na mnie, dlatego ja nurkuję, przechodząc pod nim. Skręcam przepustnicę, żeby nos mi opadł szybko. No i patrzę, czy dam radę nakierować się na cel. Ale Michigan odpowiada ostrym wznoszeniem się w górę, no i nie dam rady się na niego nakierować, a później on skręca przepustnicę i chce, żeby opadający nos samolotu wycelował we mnie, ale ja to widzę i kontruję własnym manewrem. Ach, przepraszam, mam założoną podwieżkę z dwoma dodatkowymi działkami 20 mm.
No i czy tutaj coś wejdzie? Trochę weszło, ale jeszcze to nie to. Przeciwnik próbuje swojego manewru, ale tym razem ja mam zbyt małą prędkość i to on mi przechodzi przed nosem. Także to oberwał ode mnie. Ale w kolejnym przejściu już dałby radę, dlatego ja odpowiadam wznoszeniem się. No i jestem upozycjonowany w takim miejscu, że go po prostu na przetrzymanie biorę. On tam po silnikach i skrzydle dostał, więc manewr mi się udał i nie był w stanie podnieść nosa samolotu do mnie. Niestety przeciwnik nie chciał się dalej bawić i nie pozwolił mi na zadanie ostatecznego ciosu, no ale już by tego prawdopodobnie nie wygrał. A oto jak starcie przebiegało z perspektywy Michigana. On widzę żadnych podwieszek do swojego BF-a nie zabrał. Zobaczył, że ja się przymierzam do ataku, leciutko przynurkował i zawraca w moją stronę. Skrętem, lotkami w lewo, później w prawo powoduje, że nie dostaje jakichś mocniejszych obrażeń, aczkolwiek manewr ten był mocno ryzykowny. A teraz próbuję przy pomocy lotek i opadnięcia nosa wykręcić się na mnie, ale ja to widziałem, że on to chce zrobić i dlatego mu się wywinąłem. No, zaczynamy teraz manewry pionowe. O ile większą ma prędkość ode mnie, mówisz, atakowałem z przewagi pułapu. Zaraz zobaczymy. Kurde, nie tu. No, proszę bardzo. Ja 237 i jas, a on 306. Tu widziałem, że jego nos opadnie prosto na mnie, jeżeli będę kontynuował, dlatego sobie zanurkowałem pod niego. To spowodowało, że przeciwnik wytracił energię. No, to jego wieżyczka też nie taka zła, jak się okazuje. No i zaczynamy się bawić w pętle pionowe. Tutaj przy pomocy steru kierunku trochę ściąłem, żeby go wziąć z boku, ale on ma mocniejsze silniki i znów dał radę nakierować się na mnie, więc znów jestem zmuszony nurknąć leciutko pod niego, tak aby bezpiecznie się minąć. No widzę, że w pętlach pionowych to w takim razie ja BF-a G2 nie pokonam, dlatego zaczynam wciągać go na Rolling Scissors. Kolejna próba nakierowania się na mnie. Prawie że na czołówkę. I kolejna kontra z mojej strony. No, przeciwnik odpalił klapy. Chyba do wznoszenia się po starcie. No, do lądowania to trochę za mało tak wyglądają. Tu chyba Rolling Scissor przyniosło w końcu efekt, że mogłem strzelić. A nie, to jeszcze nie ten moment, ale było już naprawdę blisko. Przeciwnik w tym momencie powinien zacząć opadające nożyce. Ale nie zrobił tego. I to mi pozwoliło go strzelać. Gdybym miał znacznik, pewnie ten ogień byłby dużo skuteczniejszy. Tutaj przeciwnik próbował wykorzystać fakt, że ja go będę mijał i mnie znienacka sieknąć, ale w porę dostrzegłem, co on kombinuje i odpowiednim ruchem lotkami zmieniłem wektor lotu, także go minąłem. No to chyba dostał od mojej wieżyczki, bo takie
Skrobnięcie kuli po poszyciu było słychać. No i cóż, kontynuujemy zabawę. Tutaj ja wychodziłem na dobry wektor. Michigan to dostrzegł, no i odbił do góry. No a jak odbił do góry, to próbuję swojej sztuczki. Tyle tylko, że z kolei ja widzę, co on kombinuje. No i kontruję ten manewr swoim własnym. Później kręciłem się z nim, jak leciał BF-ką F4 i wam powiem, że ten... No, przegrałem oczywiście, ale ten BF 110F2 wytrzymał zaskakująco długo, chyba z 5 kółek potrzebował. No, tutaj trochę oberwał w tym przejściu. Próbował swojego manewru, ale miał zbyt dużą prędkość i to on śmignął przede mną, co nie omieszkałem się wykorzystać. Ale w tym przejściu już ja bym przeleciał przed jego nosem, dlatego wyrywam w górę. I schodzę sobie, mając dobrą pozycję do kolejnego ataku. I w tym momencie przeciwnik niestety postanawia się poddać. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Już tym razem mam nadzieję z normalnego serwera. Cześć!